Moje pierwsze zapowiedzi jako konferansjera. Miałem praktykę tutaj w Domu Kultury, w Powiatowym Domu Kultury, będąc, no, ucząc się w studium kulturalno-oświatowym. I jedna z pierwszych konferansjerek właśnie, to był Dzień Kobiet, pamiętam, wpuścili mnie na scenę, Hanka śpiewała wtedy Kominek z gaz, Wertyńskiego, wiesz, pieśni bardzo fajne. Koncert trwał gdzieś godzinę, myśmy jeździli w tej powszechnej okolicy, a bankiet do rana zawsze trwał. Piękne czasy to były. Im dłużej teraz będziemy gadać, tym krótszy będzie bankiet, chciałem powiedzieć. No. Nieśmiele. Czas najwyższy na pierwszy z twoich wierszy z tomiku Erotyki i Przytyki. Żeby się potem nie powtarzać, to powiem od razu, że wszystkie te trzy teksty, no nie będzie ich dużo, ale trzeba było coś wybrać, będą w wykonaniu aktorów Teatru Dziut Frapującego. Na początek zapraszamy Olka Aleksandra Jurewicza, przepraszam. Usłyszą Państwo agitkę przedwyborczą. No, po prostu agitka przedwyborcza w wykonaniu najmłodszego z aktorów Teatru Dziut Frapującego. A przed chwilą star. Wyrok z hakiem odsiedziałem. Dziś wyszedłem z kicia. Chcę założyć przedwyborczą nową partię życia. Józek będzie sekretarzem. Julka też się przyda. Wacka nie chce. Nos ma długi. Przypomina Żyda. Stefka kurwą być nie musi. Będzie spokesmenem. A ja głównym kandydatem. Spełnię swe marzenie. Mama zrobi propagandę, bo w Melinie ludnie. Tata będzie partii siłą, bo bija się cudnie. My potrafimy z bratem skoczyć na niejedną kasę. My, jak trzeba, zapierdolim wyborczą kiełbasę. No to idziemy na ulicę, niech cieszą się z gredy. W nas ostatnia jest nadzieja, by kraj wyszedł z biedy. My wprowadzimy w rządzie jawność, nie ma co się chować. Bo złodzieja tylko złodziej może upilnować. Ja to pisałem za innej władzy. A za jakiej władzy możesz się domyśleć? Którą ja nie lubię, a ona mnie jeszcze bardziej. A przesłaniem uniwersalnym będzie powracającym. Wspomnieliśmy o Stanach. Czy po powrocie zastałeś Polskę inną niż zostawiłeś? I nie pytam wyjątkowo o politykę. Czy na ile ta różnica była dla ciebie widoczna? No w sklepach przede wszystkim. W sklepach, wiesz. Natomiast no, zmienili się ludzie na niekorzyść. Byłem zaskoczony, że stracili instynkt stadny, co trwa do dzisiaj i się posuwa. Atomizacja. Że wszystko staje się towarem, że wszystko można kupić i wszystko można sprzedać. To było szokujące dla mnie, że wszelkiego rodzaju wartości, które ja sobie pielęgnowałem i które mnie dotykały, nie tylko mnie, ale i bliźnich, są dewaluowane. Ja już nie mówię o kulturze, bo ona najbardziej ucierpiała. Kultura, która zawsze była spoiwem społecznym. Zawsze. W najgorszych czasach, w czasie zaborów, wojny, kultura była spoiwem, natomiast nagle okazuje się, że nie, że ona przestała grać tę rolę, że ona jest podrzędna, że wiesz, nawet patrząc, jeżeli chodzi o gusty artystyczne, no jeżeli ja słucham, na teraz już wracając do czasów współczesnych, w mojej ulubionej stacji Radio Z, która cały czas chodzi, jak jadę sobie samochodem, jeżeli śpiewa gość, że siądę sobie i napiszę scenariusz, by gotowym był. Albo ona płacze, a on po niej skacze, czy odwrotnie, nie chce skakać. No słuchaj, to są teksty, które się wałkuje, które gdzieś tam mają pozostać w głowach. To makabryczna sprawa. Poza tym, wiesz, zastałem Polskę, która wpadła w stres, gdzie ludzie przestają się kochać, że to, że idą obok siebie, to nie znaczy, że idą razem. To było najbardziej szokujące. No ale sklepy, że można wódeczkę dostać, nie trzeba do 13 czekać i kombinować, że nie trzeba przepędzić bimbru. Ja od 13 grudnia, jakby stan wojenny, do końca grudnia przepędziłem worek cukru.
Jeśli z sukcesem, jeśli nadal widzisz... Z Józkiem Stroką, świętej pamięci, który był sekretarzem Urzędu Gminy. Myślę, że musimy tu kropkę postawić, tym bardziej, że pan Jan Kozłowski ze swoim instrumentem, sztyletem już czeka na wejście. Zapraszamy. A ja mogę wstęp, bo to wiesz... Tak, tak. Janek, chodź tutaj. Koźle, siwy tak, koźle. Taki oto wstęp. Janek, chodź tutaj. Kozioł jest starszy ode mnie o miesiąc i 6 dni. Bronek był młodszy o 11 dni. Myśmy razem świętowali. I jak on kończył te miesiąc i 6 dni, to dzwonił do mnie i do Bronka i my musieliśmy mu mówić na pan. Ja do 6 lutego mówię panie Janku, musiałem mówić. I absolutnie do tej pory on jest konsekwentny. I tak jest. Dopiero 6, jak ja kończę, mogę mówić Jasiu. Tak było? Natomiast tak, Janek nie chciał wystąpić. Zadzwoniłem do niego, żeby wystąpił tutaj na moim beneficjum. I wiesz co, ja ostatni raz grałem 2 lata temu. Teraz jakbym wziął, to będą świsty, piski, jakieś chrapania, coś tam, coś tam. Dobra, no ja obraziłem się troszkę, dzwonię do Marka Wołoka, mówię, Marek, no jest opór materiału, jest ciebie, Janek może słucha, bo mnie nie. Marek Wołok kupił 0,5 litra, poszedł do Janka, usiadł z Jankiem. Silny upał argument. Usiadł z Jankiem, rozpili dosyć szybko, bo tempo, wiesz, tutaj gra swoją rolę. My jesteśmy z tego pokolenia, gdzie to tempo jest, że tak powiem, bardzo szybkie. Więc skoro wypili 0,5 litra, no to wiesz, repeta się należy. Janek wyciągnął tam z barku drugą butelkę. Wypili tą drugą butelkę i wtedy, wiesz, Marek sprowokował Janka, weź no tego fleta i zagraj tutaj. No i Janek zaczął grać. Żadnych świstów nie było, żadnych pomruków. No i wiesz, że tak powiem, powiedział, dlaczego ty Ochanowskiego kłamiesz? Bądźesz ty przyjaciel i zagraj, no. Dzięki teraz, temu widzimy. Teraz Janek zagra, zapowiem cię. Janek Kozłowski ze swoją legendarną fujarką. Dobry wieczór państwu. Janek Kozłowski, pochodzący z Czechowa. O, właśnie. O, Adasiu, a tobie wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim dużo zdrowia. Ogoliłeś się. Na szczęście negocjacje były udane, dzięki czemu mogliśmy posłuchać. Słynna radio.
Bardzo dziękujemy. Nie mogę tracić z oczu celu głównego naszego spotkania i chciałem cię spytać, czy, jeśli tak, to jak pamiętasz emocje debiutu, kiedy zobaczyłeś pierwszy raz wydrukowane swoje słowa? Czyli w ogóle debiut, tak? Debiut był dosyć dla mnie ciężki, wiesz, bo wiąże się z traumatycznym przeżyciem. Czy to były trzy wiersze, kolumna wierszy w magazynie Dzielnym Słowa Ludu. Była taka gazeta doskonała, świetna, gdzie młodzi ludzie mieli możliwość debiutu i prozaicy, i poeci, i reportażyści, w ogóle. Zbyszek Nosa był sekretarzem redakcji, Zbyszek miał słabość do twórców, sam był twórcą zresztą. I to dzięki niemu trzy wiersze, które nie ma tych wierszy, ja nawet nie wiem gdzie one są, nie mam nawet śladu. Wiesz, w żadnym tomiku, to złe wiersze, pierwsze wiersze, no takie awansem, że tak powiem. I jeden z wierszy mówił o samobójczej śmierci młodej 16-letniej dziewczyny. To była głośna historia w Kielcach, która wypiła truciznę po zawodzie miłosnym, pierwszym. No tragiczna historia, bardzo, bardzo. Kielce żyły cały czas, jakiś tam czas tą historią. Ja pracowałem w Wydziale Kultury i Sztuki. Gazeta ukazywała się chyba w sobotę. Grzesiu Kozera tutaj jest. Chyba w sobotę czy w piątek, Grzesiu? W sobotę chyba, tak, dobrze. Wybitny pisarz nasz, Grześ Kozera. Powinien Nikę dostać. Dziwne, że nie dostał. Kwestia czasu. Nie, ale to jest, wiesz, to jest ten syndrom kibidówki. Kuba. Był w Warszawie, mieszkał w Krakowie, dawno by dostał. Taka jest prawda. I w poniedziałek przyszła do pracy ubrana w czerni matka tej, chociaż tam nazwiska nie było w tym wierszu. Ja się wadziłem z Bogiem, że Bóg pozwolił na taką tragedię. W ogóle no, rzuciła się na mnie z pięściami, zaczęła mnie okładać, płakać. Ja nie wiedziałem w ogóle jak zareagować. I powiedziała coś, co zostało we mnie do dzisiaj. Zabiłeś skurwysynu moją córkę po raz drugi. I z tym się wiąże mój debiut. Że słowo już na końcu, na początku, że słowo ma wyjątkową moc, że słowo potrafi zabić. Ja naprawdę nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Tym trudniej mi będzie teraz zaprosić tutaj Mariusza Rogale z drugim wierszem, który jest kompletnie na innym biegunie emocjonalnym. Ale może o to chodzi, o taką huśtawkę. No wszyscy mamy ADHD przecież, nie? Tak jest. Mariusz z piosenką o nowych bajkach. Proszę się nie obawiać, Mariusz nie będzie śpiewał, to tylko tytuł. Wiele w życiu znałem bajek, lecz jedną pamiętam. O tym, jak się jaś z Małgosią po lesie pałętał. Gdy dorosłem, inny w bajce mej zagościł klimat. Jaś się rozpił, a Małgosia ponoć się skurwiła. I nieprawda, że zła była Baba Jaga stara. Drwale mówią, że gorzałe cichcem sprzedawała. Chociaż wielu się siliło, nie zdołali chłopie wyrwać z gardła biznesmenom dom na kurzej stopie. To nie była zwykła sprawa, ale większa zmowa, bo przypadek dotąd bada komisja sejmowa. Siedzą se za stołem posły, podejrzenia mnożą, miast winnego wziąć za jaja, nowe bajki tworzą. Dalej powtarzam, że była inna ekipa. Właśnie takiego komentarza cały spodziewa. Czas będę to powtarzał. Tak, to nie o tej komisji, nie o tych czasach, bo wiadomo, erotyki, przytyki powstały sporo wcześniej. My dziś będziemy jeszcze mówić o twoim najnowszym, bo przecież nie ostatnim tomiku, ale to za chwileczkę. Natomiast teraz, zanim jeszcze wystąpi Tomek Wachnowski, to chciałem na moment wrócić do przekładów. Wiem, że Wysocki grał u ciebie szczególną rolę, ale chciałem spytać, ponieważ mówi się o przekładach, że no to trochę ograne, ale powtórzę, że to z przekładem jest jak z kobietą, jeśli piękny to niewierny, jeśli wierny to niepiękny. I chciałem spytać, na ile w tych przekładach z Wysockiego jest, jakie są proporcje między Ochwanowskim a Wysockim? Na ile to jest ty, jesteś ty, na ile to twoja wersja Wysockiego? Ziemowit Federski, który był redaktorem działu poezji w twórczości, najdłużej urzędującym, bo ma 50 lat,
wspaniały translator, bo przekładał Wysockiego też zresztą. Więc on twierdził, zresztą to on mam na piśmie, że jak ktoś się bierze za przekład, to więcej powinno być na przykład Chwanowskiego w tym niż samego Wysockiego. Więc tutaj jest różnie. Więc jeżeli ktoś się stara na wierność, wiesz, oryginałowi, to jest największy błąd, jaki może być. Nie da się przełożyć, a unikam tego słowa przetłumaczyć, bo to jest bzdura. Wiem, dlatego unikam tego słowa. Absolutnie, nie, to nie ma mowy nawet. Dlatego każdy autor może sobie pofolgować, byle nie wypaczył przesłania, byle nie wypaczył treści. I to jest chyba najważniejsze, ale im jest więcej wrażliwości tego, który przekłada, i im jest więcej jego, że tak powiem, otwartości na słowo i na życie i na to, czego dotykają te teksty, to tym lepiej. Czyli ma być staranie o zachowanie ducha, a nie litery. Dokładnie tak. Dokładnie tak to, co Krzysiek Jasiński mówi o teatrze, że jemu nie zależy na tym, że jak widz przyjdzie, żeby analizował, żeby, wiesz, co ten Gombrowicz tam wykombinował. Żeby wyszedł emocje. No właśnie. Emocje, wiesz, albo się podoba, albo nie, albo ci przejdzie po krzyżu, wiesz, dreszcz. I nieważne, czy z pozytywnych przeżyć, czy na przykład z odtrącenia czegoś. Ma być emocje. Ważna jest reakcja. Jeżeli, wiesz, czy tak zareagujesz, czy tak, byleś zareagował. Sztuka jest cudem, jeżeli jest sztuką. Powiedział August Zamoyski, napisał wspaniały rzeźbiarz, ten, który fundował stypendia, chyba 60. zdolnych studentom do Paryża zapraszał chłopców z Krakowa, z Akademii Sztuk Pięknych. I taka emocja, o której Adam mówi, jest bardzo wyraźnie podbita w puencie tekstu, z którym już czeka w kulisie Marcin Błach. To będą konfiguracje. W tym tekście naprawdę bardzo dużo się dzieje, o czym się Państwo za chwileczkę przekonają. Kiedyś kędzierzawy Marcin Błach. Szczur do szczura, mysz do myszy. Kret do kreta, nikt nie słyszy. Wróbel wróblom, wrona wronie, pędrak glizdą na zagonie. Lis lisowi, wilk wilkowi, bóbr bobrowi, rak rakowi, sarna sarnie, koza kozie, koń do konia przy powozie. Kura kurze, tchórz tchórzowi, żaba żabie, jeż jeżowi, kruk krukowi, sowa sowie, ryś rysiowi, krowa krowie, gnida gnidzie, męda weszce, kurwa kurwie, orzeł reszce. A ja w strachu, co mnie czeka, gdy się zwrócę do człowieka. Jakże ci to pamiętał, kurwa. Uczyłem się do samego wejścia. To są te kulisy. Obok mnie stoi instrument, który zapowiada występ Andrzeja Rządu. Wiem, że zrobiliście dużo razem. Koniecznie muszę spytać o okoliczności tej współpracy. Tak, Andrzej Rządu. To jest ten gość, dzięki któremu ja zacząłem pisać teksty. On pracował, no, był pracownikiem starostwa. Ja jeszcze nie, bo moja kobieta, z którą przyjechałem ze Stanów, pracowała w starostwie, ja prowadziłem taką kawiarnię literacką tutaj, która zbankrutowała oczywiście. Przy mnie żaden biznes nie ma szans rozwoju. Ja mogę być jako, wiesz, jakbyś ty założył, to ja mogę być jako doradca. A jeszcze z przybiotikiem artystycznym to już... No i Andrzej kiedyś przyszedł do mnie i mówi, napisałby, święta się zbliżają, kolędy, wiesz, jakieś pastoranki albo coś tam. A ja mówię, słuchaj, ja mam taki jeden tekst, bo miałem. Napisałem w Las Vegas, nawiasem mówiąc, kiedy jakieś tam święta były. Czyli nie tylko kible, sklepy i tak dalej. Słucham? Czyli nie tylko kible, sklepy w tych samych. Nie. No, tak, 4 lata nie pisałem w Ameryce w ogóle, a potem jedna z kobiet sprowokowała mnie, mówiąc, powiedz, że nie potrafisz już napisać nic, wiesz, i wtedy, wiesz, ja się z tym zgodzę. Ja mówię, co ja nie potrafię? No i wiesz, i tak się zaczęło. Napisałem jeden tekst, poszło dalej. I fakt, dałem mu ten tekst. On to zrobił
Ja się zachwyciłem i zacząłem pisać. Zacząłem pisać, słysząc, kto to wykona. Chodzi o Paulinę Naporę, córkę Hanki. Pisałem pod nią, wiesz, pod nią pisałem. Żądło robił jak szalony muzykę. Zaprosiliśmy Paulinę na próbę, Paulina się zgodziła i z płaczem uciekła. Ja musiałem ją gonić, prosić, wiesz, że ten Żądło nie jest taki zły. Wiesz, w pierwszym kontakcie, tak, owszem, wiesz, w pierwszym kontakcie on jest, wiesz, trudno z nim wytrzymać. Ty wiesz, że jak on patrzy na drugiego człowieka na przykład, zauważ, że on patrzy na buty. Jak masz buty niewyczyszczone, to ty nic nie znaczysz, absolutnie. On ma taką tę historię, że jak patrzy jak buty brudne, to ty w ogóle nie istnieje. Dla pewności przesiądę. Twoja wartość w ogóle. No i wiesz, ale wiesz, no mówię, chodź. No, on mówi, kurwa, on mi każe do Remi fa sola śpiewać. Mnie aktorce, wiesz, uczennicy, trelisz, sztura, wiesz, on mi każe z laskotek na płotek śpiewać. On, kurwa, zgłupiał czy co? Ja mówię, dobra, no to wiesz... A to może ja, wiesz, potem już na Żądło. Ale wtedy to są przekłady. No i wiesz, no pogodzili się. Zachowany duch, nie litera. Pogodzili się, Paulina była aktorką Teatru Bagatela wtedy i pokazała, zaśpiewała to dyrektorowi Jackowi Szenowi. I on mówi, no to zróbmy spektakl. Zrobił to Gabriel Giecki, reżyserował. Czyli moje pastorałki kolędy plus wiersze, wykonanie Paulina, Andrzej Żądło, kompozytor, a tam przy pianinie Pierzchała chyba, tak, Paweł? I ktoś jeszcze, już nie pamiętam, chłopaku, musiałbym na płytę zerknąć. No i tak właśnie, potem jeszcze, wiesz, wydaliśmy płytę, bo zacząłem pisać dla Słonecznych Trampów, może wcześniej czy później. Sporo napisaliśmy wspólnie z Andrzejem. Trudna to była współpraca, bo on jest trudny w ogóle, wiesz, do życia, ale... Ale tak mówią, że coś, co łatwo przychodzi, rzadko kiedy jest wartościowe. Ja zawsze mam brudne buty, także wiem, nie miałem szans. Andrzej Żądło, chodź no tutaj. Nie wiem, co on zaśpiewa. Ale buty ma czyste. No ja, oczywiście, że można się przejrzeć w jego butach. Ja jestem zaskoczony, bo ja jestem 15, ale dobrze. Ja nie znam scenariusza, to nie wiem, kto. Nie patrzyłem, ja w ogóle z reguły nie patrzę w scenariusz. W ogóle nie trzymasz scenariusza? Nie, nigdy. No, dobry wieczór Państwu w takim razie. Nie będzie długo. Ciekawe, co on przygotował, bo nie chciał powiedzieć. Wigilia z Litką w tle, no najlepsze, co chyba zrobiłem z Adamem, to chyba właśnie te... Rzeczpospolita to drukowała na święta. Kolędy. I tak sobie pomyślałem, będąc tam za kulisą, jakieś 2-3 tygodnie temu, przed wszystkimi świętymi, byłem w Katowicach, odprowadzałem wnuczki do szkoły i szedłem przez cmentarz. Przepraszam cię, Adamie. Nie, jak tam na mnie patrzy. Koło katedry. I tam, proszę Państwa, na cmentarzu spotkałem dwóch kompozytorów, już leżących, Górecki i trochę dalej, jakieś 40 metrów, Boże. Autor muzyki, kompozytor muzyki filmowej, no, Wojciech Kilar. Zaczyna się. No i tak sobie, tak, to się zaczęło. I tak sobie pomyślałem, że właśnie ta... Ja już jestem nie kompozytorem, ale autorem tylko muzyki. Niemniej jednak jeden z tych ostatnich już chyba, którzy piszą jeszcze melodię, bo w tej chwili muzykę już się i właściwie teksty, piosenki tylko się już produkuje. Więc posłuchajcie Państwo tej takiej naszej, nie produkcji, ale jeszcze autorskiej piosenki. Bardzo proszę, Wojtku, daj tam. Popatrz, Litko, jak zamieć rzuca śniegiem na pamięć, jak się skręca i jak człowiek dymi. Wicher boski przybłęda, dmucha w polskich kolędach, pierwszą gwiazdę
trzymają za szyję. Pasterzy się skrada, strach śmiertelny i zdrada. Kosza powiec, wilczone ogniki. Przy drabinie Jakuba szatan przycha i sługa trzej królowie z pijaną gromadą. Czekasz litko na słowa budowane od nowa, zapomniane przez butną hałatę. Warczy miara do wiary, stoi w drzwiach stary, zostawiony jak zwykle na potem. Litko zabawa narodowa to sprawa, podkazane mityczne zawody. Sto pomników papieża, pan nie mali się zwierza, uschły ręce stworzone do schody. A na stole opłatek dzieci stroją na matek głodniejących w ostatniej godzinie. Nie płacz litko, że Eden zamieniłaś na Wiedeń. Nie płacz litko. Nie płacz litko. A teraz mnie się chce płakać, że Litki tutaj nie ma. Proszę Państwa, Adam zawsze miał do mnie pretensje. Dykcja, więc może by nie wybrzmiało wszystko. Ja przeczytam jeden taki pasus. Lekko se plenisz. A to nie, to już tak będzie, ale... 100 pomników papieża, Pannie Marii się zwierza, uschły ręce stworzone do zgody. To była ta myśl, jak zacząłem pisać, to głęboka myśl. Andrzej, jak się ten tekst ukazał w Rzeczpospolitej, bo się ukazał przed świętami, zadzwonił do mnie pierwszy pan Wiesław Myśliwski, byliśmy na pan jeszcze pan, i mówi, panie Adamie, mówi, ten wiersz satyryczny, który pan napisał, jest bardzo dobry. Do tej pory nie miałem go śmiałości zapytać, dlaczego mógł znowu ten zwierz satyryczny. I proszę Państwa, druga piosenka. Kołysanka dla matki. Też tylko dwa zdania. To jest rok 2013. Chyba tak. W każdym razie to było przeznaczone dla Adama Jarubasa. I on był pierwszym wykonawcą tej piosenki, no marszałek, śpiewający. A ja, jak pisałem to, to akurat wtedy zmarł mój ojciec i tak śpiewałem dla matki, ale zawsze myślę o ojcu. Kołysanka dla matki i to taka, znaczy takie przesłanie dla ludzi w naszym wieku. Pomyślcie o swoich mamach. Państwu, bardzo proszę, Wojtku. Za chmurami.
szukać końca. Kołysankę zaśpiewaj mi, mamo, przykryj wspomnień za krótką pierzyną. Chociaż jestem już duży i stary, daj mi wiarę i tkliwość matczyną. Chociaż jestem już duży i stary, daj mi wiarę i tkliwość matczyną. Zanudź bajkę o nowej krainie, wzruszone. Nie zostawiaj samego na drodze. Ocal myśli, co w ogniu strawione. Nie zostawiaj samego na drodze. Ocal myśli, co w ogniu strawione. Tak jak dawniej, bez przyczyny, gdzie każda łza na twoich rzęsach to niesmazane moje winy. W dolinę baśni mnie zaprowadź, gdzie pachnie domem skibka chleba. Jak dawniej daj mi krzyż na drogę, podaruj pierwszą gwiazdkę z nieba. Kołysankę zaśpiewaj mi, mamo, przykryj wspomnień za krótką pierzyną. Chociaż jestem już duży i stary, daj mi wiarę i tkliwość matczyną. Chociaż jestem już duży i stary, daj mi wiarę i tkliwość matczyną. Zanudź bajkę o nowej krainie, przytul skronie siwizną zroszone. Ocal myśli, co w ogniu strawione. Nie zostawiaj samego na drodze. Ocal myśli, co w ogniu strawione. Zapomniałem, że napisałem tę piosenkę, naprawdę. Widocznie byłem złym synem. Ale nie. Zmieniamy nastrój, nie za dużo smutku. Czy ja mogę dowcipu powiedzieć? Ja nie lubię opowiadać dowcipu. Pozwól mi. Pewnie. Czy ja tu mam do gadania? Ja tu już opowiadałem ten dowcip. Przecież opowiadam go przy każdej okazji. Rzecz się dzieje w górach. Siedzi dwóch sobie górali na ławeczce przed chałupą. Kurzą sobie fajeczkę, no i gadają o życiu, o świecie. I w pewnym momencie kogut goni kurę. Wiadomo w jakim celu, nie? Goni. Porozmawiać chciał. I w pewnym momencie skacze na tą kurę, w tym momencie gospodyni otwiera drzwi, sypie posiak, kogut
zanim cokolwiek mu się zdarzyło, zeskoczył i dziobie ten poślad. Chłopaki siedzą, patrzą się i w pewnym momencie jeden do drugiego mówi: Stachu, nie daj Bóg dożyć takiego głodu. No, nie daj Bóg. Ale Przedówek jeszcze daleko, więc może jakoś damy radę. Z trudem mi przyjdzie opanować głos. Tylko ze mnie nie kpij, bo to wiesz. Nie, nie, a Boże uchowaj. Mamy teraz przyjemność zaprosić pana Adama Kocerbę, muzyka, dokumentalistę muzyki ludowej, kolekcjonera instrumentów. I mam pod groźbą ekskomuniki przykazane powiedzieć, że to, co państwo zobaczą, to absolutnie nie jest akordeon, tylko to jest harmonia polska trzyrzędowa. Uf, udało się. Tak. Adam Kocerba, człowiek wyjątkowy, to jest ambasador kultury tutaj świętokrzyskiej, jeden z niewielu, który zdobył wszelkie zaszczyty i nagrody, o czym nie wszyscy pamiętamy. Zasłużył na Gloria Artis i niekoniecznie na brązowe, ale i ja myślę, że moi koledzy, którzy tam będą lobować za tym, pamiętają i jeszcze w tym roku Adam będzie miał w klapie Gloria Artis, poparty może jakąś grubą kopertą. Dajcie Adamie, że tak powiem, co ja chciałem powiedzieć? Boże, no zobacz. Spełnienia, dajcie Adamie. Niech się to spełni, tak? Adam Kocerba, człowiek wyjątkowy. Poza tym on jeździ po szkołach, po bibliotekach i prezentuje stare instrumenty. On jest multiinstrumentalistą, gra na wszystkim. Gra na wszystkim, absolutnie. Ale cię wychwaliłem, Adam. Słyszałem. Słyszałeś, tak? Dziękuję bardzo. A po co się okulary do harmonii, do akordeonu? Po prostu... Żeby publiczność widzieć. Jaśnie, jaśnie. Czasami trzeba zerknąć. Ma z racji tej, że nieduża rozpiętość wiekowa nas dzieli. Także mi się to zdarza wszystko. Tak, czasami... Zerknę, jest wtedy ok. Naprowadzę rękę. Tobie się zlewa, a mnie się rozlewa, bo mi ręka jest o tym. Ręka mi się częściej. Przedrostki mają znaczenie. Zaprezentowałem Krakowiaka Weselnego, a drugą melodią, jaką zagram, to będzie na pewno melodia bardzo bliska sercu Adama. A z tego względu, że będzie to Krakus Ponicki, albo jeszcze druga nazwa, Polka na Chórę. Mianowicie nie jest żadną tajemnicą, że miałem przyjemność muzykować kiedyś z świętej pamięci panem Stanisławą Muchą, mistrzem skrzypiec, jeżeli chodzi o muzykę ludową, który pochodził właśnie z rodzinnej miejscowości Adama, dokładnie z Lubowca Przysiłka Złotej. I na pewno Adam
Wielokrotnie tę melodię słyszał, a być może i śpiewał. A dopowiem jeszcze, dlaczego też mówi się Polka na furę. Z tego względu, że gdy jechało się od pana młodego do pani młodej, to zawsze na każdym weselu ta polka była grana. Świata. Hej, dziewczyny blondyny, hej, bałamuty świata, hej, z bałamuciwymi, hej, moje młode lata. Tak było. Jeszcze, proszę Państwa, chcę jedną rzecz dopowiedzieć, mianowicie, że ci Państwo, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja gram na akordeonie i jest to mój główny instrument, to jest akordeon. A tutaj grałem na trzyrzędowej harmonii polskiej, jest to instrument starszy od akordeonu i dopowiem tylko jeszcze tyle, że nauczyłem się go na nim grać z tego względu, żeby można było gdzieś zagrać poza województwem na przeglądach, bo prestiżowe konkursy wymagają tego, żeby grać na harmonii albo bez żadnego instrumentu klawiszowego. Dopowiem tylko, że właśnie już regulamin daje takie obostrzenie, że z wyłączeniem akordeonu. Myślę, Adamie, że melodie te ci się spodobały i przypadły do gustu, przypomniały ci młode lata. Dziękuję bardzo. No i co tam? Do rozmówki. Okay. Zawsze ja z rozmówkami, o których za chwileczkę, bo będą Państwo mieli okazję wysłuchać fragmentu monodramu. Ja z rozmówkami się spotykałem w zasadzie trzykrotnie, dlatego że najpierw jako wersja książkowa pisana, potem w wykonaniu Wojtka Jurewicza jako monodram. No i wreszcie w wersji audiobooka. Pan Wiktor Zborowski był w poniedziałek w Jędrzejowie na spotkaniu promującym to wydawnictwo. I chciałem spytać, czy w momencie, kiedy to pisałeś, wiem, że w pandemii, w tych szczególnych okolicznościach, czy od razu wiedziałeś, że to będzie monodram? Czy to było celowane w tę formę? Tak, absolutnie tak. Wiedziałem, że to będzie monodram i chciałem się ukłonić świętej pamięci Edkowi Kusztarowi, bo to był pierwszy aktor, z którym ja się zetknąłem jeszcze jako licealista w pierwszej klasie i z formą monodramu, bo on mówił wtedy, jeszcze pożyjesz, Bułata Okudżawy.
Mnie się ta forma spodobała. Potem szukałem tej formy. No, świetny raport z Monachium. Nie wiem, czy pamiętasz, czy co jest za tą białą bramą. No, genialne monodramy. Chociaż aktor, który nie za bardzo potem... To jest bardzo wymagająca forma dla aktora. Tak, 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 tak. Ale to jest kwintesencja teatru. Wiesz, bo aktor jest znany na tekst, na siebie i na autora, wiesz, nie ma innych podpórek ani wyzwań, tylko wiesz, ma, sam ze sobą się mocuje i... Zwłaszcza, że wiem na pewno, że tekst się rozrastał w trakcie, kiedy już Wojtek pracował. Tak, 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 tak. Tak, no wiesz, no ale Wojtek nie miał oporów, nie miał oporów, wiesz, a zresztą wiedział, że i tak mu nie ustąpię, a rozmówki pisałem w toalecie, siedząc na sedesie, bo miałem przypadłość rakową, zresztą, która trwa do dzisiaj, nieważne, mając pół litra wódki i 4 piwa zawsze i papierosy. I to codziennie. I wiesz, ja piszę, wiesz, jak wariat, jak dypsomaniak, wiesz, piję wódkę, ja piszę, jak piszę cokolwiek. To jak siadam, to nie wiem, czy jest noc, czy jest dzień. Po rozmówkach działkowych, jak napisałem ostatnią część, na drugi dzień zabrało mnie pogotowie z wycieńczenia po prostu. No taka jest prawda o moim pisaniu, moim warsztacie. Miałeś taką mobilizację psychiczną, żeby to dokończyć. Tak, a zresztą to nie tylko to powstało w ten sposób, bo sporo rzeczy, nie wiem, czułem jakiś strach za uszami, bo ja już nic więcej nie napiszę, wiesz, już absolutnie. W to akurat nie wierzę. No, ale to nie, Wojtek, to jest prawda, nie, ja już nie mogę nic więcej napisać, mam w szufladzie tyle rzeczy. Pokażę Jarubasowi, wiesz, bo on ma dobrą rękę. To kogo będzie sponsorował? Do wydawania pieniędzy. Nie. Dobrze, pozwólmy Państwu się przekonać, jak bardzo Wojtek poradził sobie z tą bardzo wymagającą formą aktorską. Pisałem to dla niego, nawiasem mówiąc. No więc właśnie, tym bardziej. Słyszałem Wojtka Jurewicza. Proszę Państwa, to będą trzy różne fragmenty z trzech różnych... I to jest do kupienia. Tak, no zdecydowanie. Także potem jak się skończy ten program, to wszyscy hurnem idziemy, kupujcie moje książki, bo... Że tak powiem, będą... To są rzeczy, o których się nie dyskutuje. To są bo ja bardzo lubię, jak moje książki są... Aha, i nie będę na przykład podpisywał tak, że kochanej Ani albo coś tam, nic, tylko imię i nazwisko, a jeżeli ktoś się już uprze, to jak na przykład dojdzie, mówi, napisz Adamowi Jarubasowi, bo ja nie pamiętam imion, nie? Wiesz, na przykład Andrzej Pruchniewski podejdzie, ja mówię, kurczę, jak ten gość ma na imię, nie? Może Jurek, może ktoś tam. Dlatego oszczędźcie mi tego, wiesz, imię, nazwisko, data i koniec. Dobrze? Damy asystenta. Także przed Państwem Wojciech Jurewicz, nazywany przez Adama księciem. Książę. Że najlepsze szmoncesy wymyślają Żydzi. Opowiem panu najlepszy, jaki znam. Przychodzi Icek do szpitala odwiedzić chorego Joska. Na co ty jesteś chory? Pyta. Na paradoks. Jak to na paradoks? Dziwi się Icek. No zobacz. Napisali mi w karcie nie Żyd. Humor nigdy nas nie opuszczał. Ten Wisielczy też. Chyba tylko u nas na pytanie, co słychać, większość odpowiada stara bida. Bez względu na status społeczny czy majątkowy delikwenta. Albo weź pan przysłowia świadczące o mądrości narodów. U nas są takie, które wzajemnie się wykluczają. Bo mówimy, że od przybytku głowa nie boli, a za chwilę co za dużo, to niezdrowo. Dziwni jesteśmy jako naród i społeczność. I niech mi pan nie mówi, że to się kiedykolwiek zmieni. Natomiast podatni jesteśmy na wpływy. Kiedy poczujemy bat na dupie, zagrożenie, wychodzimy gniewnie na ulicę. A pogodzeni wchodzimy do kościołów, drąc się w niebogłosy. Ojczyznę wolną racz nam zwrócić, panie.
bo widzi pan, między czernią a bielą nie ma zbyt dużej różnicy, jak między człowiekiem a świnią. Żyjemy w świecie umów, okulników, zarządzeń i zrządzeń, śrubek oraz pokrętek, bez pewnych gwarancji załapania się na orbitę zamachowego koła. Pan uśmiecha się półgębkiem i to jest właśnie dowód na niestałość znaczeń i funkcji. Pan wie, że nieświęci garnki lepią, ale od nich ponoć zależy, co się w garnkach będzie smażyć. Drużyna Huberta Wagnera, czy mi się coś wydaje? To nie ja. Ciotka Peruńka z Niegosławic odbierała porody w całej okolicy, ale także robiła skrobanki, które nie zawsze kończyły się szczęśliwie. Na starość usłyszała szalone głosy i latała w halce po drogach i polach. Bóg ją pokarał, gadali ludzie, bo zabijała życie, zanim się stało. No i ja, jak pan sądzi? Czy jak pisał Tadeusz Borowski w opowiadaniu o Święcińskim, żywi zawsze mają rację przeciwko umarłym? Czy jest pan otwarty na świat i ludzi? Widzę, jak dokarmiasz pan ptaki, dla sarenek kopujesz siano, po idła stroisz, gdy susza dosypuje do pieca. A filozofia nieba nijak się ma do świętych przesłań. Pan wie, na czym polega samotność natury w naturze człowieka. Że drzewa, rośliny, ptaki i zwierzęta posługują się swoim językiem. Że szkoda zarówno lasów, jak i róż, kiedy płoną. Że my, ludzie, stworzenia boskie i nieboskie stworzenia, nie jesteśmy pępkiem świata. Pan nie zawsze da się lubić, bo można milczeć na różne tematy, bronić się przed tym, co nie do obrony, często przed samym sobą. Są gesty wrogie albo przyjazne, splątane wątki dawnego i nowego świata. Ja myślę, że lubi się pan wyróżniać. Ma pan obszerną działkę, samochód, kobiety. Pewnie jakiś skitrany kapitał, który dzisiaj jest, a jutro może go nie być. Ma pan opinię ciągle młodego poety. Ale nie da się ukryć, że brakuje panu kilku części, żeby całość skleiła się w całość, a w wierszach puenta nie wypierała się treści.